Cześć, witajcie. Wojciech z tej strony, witajcie ponownie na kanale. A dzisiaj pierwsza konkretna wycieczka 2023. Ale muldy. Mamy maj, początek dzisiaj 2 maj. Fajna pogoda. I jadę na moim nowym motocyklu na pierwszą konkretną podróż z kolegą Radkiem, który poznaliśmy się w zasadzie dzisiaj. Więc pozdrawiam. A jedziemy spod Rzeszowa do Wilczej Woli, to jest taki zalew. W sumie nazywa się popularnie Wilcza Wola, ale normalnie nazywa się Łek. A wiadomo, jakiś taki techniczny zbiornik, który później przerodził się w rekreacyjny. Ale tam mamy dosłownie tylko 50 km, głównie offem. A później spotykam się z Krzyśkiem i będziemy podróżować we trzech, chyba że Krzysiek kogoś przywiezie, jeszcze to się okaże. No i dzień się zapowiada na cały dzień jazdy, w zależności jak pogoda pozwoli. Dzisiaj ma być ciepło, to obowiązkowo ma być ciepło dzisiaj, bo prawie 20 stopni, a tak generalnie w maju jest zimny. Początek kwietni w ogóle była kicha. Szkoda, że się nie udało wyjazdu uciułać w jakiś konkretny weekend, konkretny dzień wolny od pracy, bo to dzisiaj 2 maj, niektórzy pracują. Pewnie ekipa byłaby większa, ale buja, miękkie zawieszenie w CRF-ce, choć mam tutaj sprężynę z tyłu. Super Pro, więc przynajmniej motocykl nie siada tak pode mną. Ale na tych hopkach buja. Podskakuje. Także to moje, można powiedzieć, pierwsze takie offroadowe jazdy będą CRF-ką 300L. Więc myślę, że jak trochę pojeżdżę, to przyjdzie czas na jakieś porównanie z 250, którą ujeżdżałem i zrobiłem na niej 10 tysięcy kilometrów. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. O, jakie tu były kiedyś piaski. Takie dosyć głębokie, ale widzę, że jest utwardzone. Chyba, że jeszcze coś będzie. Gdzieś mi tam kurde wybiło, ja pierdzie, widziałeś to? Co? O kurde. O kurde. Noga, tak. Co? Tak, grusza, no tylko boli mnie jak cholera. Pytanie, czy z chłodnicy się nie leje. A to cię kurwa na tamtym doku chyba już wyjebało, nie? Tak, bo jak mi podrzuciło, to mi spadła noga. Dajmy go na bok, bo ja muszę jechać dalej. Niech pan jedzie, spoko. Se poradzimy już, dzięki. Jest owiewka założona, nic tam nie tego. O, spoko, na razie przechodzi. No, fajesz? Próbujesz? Wiesz, to już mógłbym, ale jeszcze leżę. Dobra. O kurde. Jeszcze zobaczę, jak będę chodził, nie? No dobra, kierownica się przechyliła. Reflektor działa. Chyba ten. Dobra, jakoś to teraz trzeba. O! O dobra, coś takiego, żeby było prosto. No dobra, może jeszcze będzie trzymać, jak będę jeździł wolno. Kurde, nie będzie. O!
Dobra. Ruszyliśmy. Szczęście w nieszczęściu, że w zasadzie nic się nie stało, choć jestem pobijany. Dostałem właściwie największego strzała, jak przelatywałem w nogę, a tam był ochraniacz i but. Trochę kolano też dostało, ale mogę chodzić, nic się nie stało. Przyjemność z jazdy średnia. Na stojąco też mi się źle jedzie. Więc chyba doprowadzę tutaj Radka do kolegi na Wilczą Wolę i sobie odpuszczę. Znowu nie jest tak źle. Jedyne co, jak chcę wstać, no to wiadomo, jest to odczucie takie dyskomfortu. Jak siedzę, to nie jest źle, po prostu zwykłe obolenie. Jak już stoję, też nie jest źle. No nic, zajedziemy na Wilczą, może jednak odpocznę i zobaczę co dalej. Stentrowane? Bo przesunięte te lagi chyba, wiesz? Ale koło też chodzi prawo lewo. Tak? Masakra! Ale chlupnęło mi w te... Bo teoretycznie bo jest droga udostępniona tutaj taką przez Wilcza, przez środek lasu. I może tak być. No cóż, faktycznie na asfalcie tak jakby jadę szybciej, to wydaje mi się, że może faktycznie lekkie bicie jest na oponie, ale jak jeżdżę na kostce, to... Czy to bije, czy nie, to w sumie jest bez znaczenia. Więc nawet jeżeli ta opona lekko, no, felka lekko jest skrzywiona, to na kostce i tak nie mam jakby komfortu jeżdżenia, więc... Tak, droga jest udostępniona, był znak. Taka trochę fajny shooter. Skończył się shooter, zaczęły się trochę piaseczki. Spory kawał tej drogi, nawet nie popatrzyłem na znak, ile tam kilometrów jest de facto udostępnionych. Ale to jest takich dobrych, niecałe 10 km będzie, bo jeszcze widzę, że jest. I mostek, kurczę, i jakby zainwestowano trochę kasy w tą drogę. No dobra, jesteśmy w Wilczej Woli. No. O. Długo czekać? O, mieliśmy przygody po drodze. Jakie przygody? A idź, lepiej nie mówić, chłopie. Niech ci Radek powie, poznajcie się. Ile babu? O kurwa. Ale się cały czas zastanawiam, czy nie pojedziecie we dwóch, bo już chciałem dojechać, ale chyba sobie odpuszczę. O ile na siedząco jeszcze spoko się jeździ, no, to ciężko mi się wstaje. Chłopaki mnie jednak przekonali, żebym został i poprowadził. No bo jednak podobno się opierali bardziej na mojej znajomości tutaj tras.
No cóż, ja tutaj nie znam nic, ale coś mam porysowane, więc pojeździmy. Znowu nie jest źle. Jak się rozruszam, to jest lepiej. Jak długo siedzę na motocyklu, to jest gorzej. No i generalnie będzie tak se. 4,5 km. Kolejna fajna droga udostępniona. Aj, to ten ból jednak siedzenia, a nie stania jeżdżąc, ale oszczędzam nogę. I kolejna droga udostępniona. Tym razem 6,5 km. No, plus Krzysiek mnie też poratował swoim uchwytem. Dzięki temu mogę się tutaj też nawigować. Tak to by była lipa. To jest jakiś dworek myśliwski, taki stary. A myślałem, że to droga szutrowa, ale jednak jest tutaj asfalcik. O, taki odrestaurowany w sumie już. Albo trwa odrestaurowanie. No i proszę, jakieś kurde kanonada drugą z udostępnionych. Ładnie tutaj. Maj to jest w ogóle piękny miesiąc do jeżdżenia. Takie wszystko jest, jak wszystko zaczyna zielenieć, to jest zieleń, jest taka żywa. Później już tak nie ma. O, przez tą nogę całą trasę przejadę chyba na siedząco. Chyba poznam w końcu walory jeżdżenia w ten sposób, bo zawsze jednak próbuję stać. No nie da się na pewno tak szybko jechać. Zawieszenie dobija, jak się siedzi, i albo wybija. Więc tylko na powolną jazdę. Taką rekreacyjną. O! Będzie głęboko! Bo tu jest rów. Jedziemy bokiem? Kurde, tamtędy nie jest też źle, przez tą trawę nawet. A tu wiesz, wyboje są, kurde, i boję się, że tam... Kurde, z tą nogą to niewiele wam pomogę. Średnio, kurde, mi się chodzi, a co dopiero coś walczyć. Czyli co, zawracasz? Hehe! Do tyłu, no! Ja pierdolę. Daj tę linkę zawiąć i będziemy go ciągnąć. Kurwa! Nie, 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 tu tylko do tyłu, nie, właśnie tam na pole już, szkoda. Ja tu lecę. Czekajcie, czekajcie, ja z tą nogą, ale coś wam złapię za coś. O, ja za tą kierownicę złapię. O, dobra. Skręcaj, skręcaj, o właśnie. Bo wejdziemy my w błoto. I nie damy rady, dobra, ja będę z tyłu pchał. O, tyle mojego pchania. O. Dobra, już jest w domu prawie. A, to właśnie tak jest, że tam
Opona taka bardziej adventure i to tak ślizga się na takim płocie. Dlatego kosteczki to jest to, zawsze jak się jeździ samemu, no to teraz tam Radek jakby tam w las wjechał, w sensie, i by utknął, no to ciężko byłoby mu tam. Jak teraz poszło? O, teraz poszło wiele lepiej. Jestem tu pierwszy raz. W ogóle jakby to północna część Podkarpacia to jest praktycznie mi nieznana poza tymi dwoma jesiennymi filmami, które się pojawiły. Choć w tamtym roku próbowałem eksplorować coś niektóre lasy i było obiecująco. Jest większy takich leśnych dróg polnych, mniej gór, widoków, ale są łatwiejsze te trasy, jeżeli by było błotniście i deszczowo. Ale się źle jeździ na siedząco. Mówię wam, to się nie da jechać po prostu na siedząco. Po równej, gładkiej drodze szutrowej można, ale jak już jest szutrowa z dziurami, średnio. A jak się jedzie w offie, to w zasadzie cały czas coś jest. Mniej lub bardziej. O, tam widać, że już pada deszcz. Miały być po południu burze i się zaczyna. Trzeba będzie sprawdzić za chwilę na jakiejś satelitarnej mapie, jak wygląda front pogodowy. Zobaczę, jak ten front burzowy, bo widzę, że przylazł już. Jak to? Tam pada deszcz. No ty, tam chyba? Nie. Nie, pojedyncze chmurki. Dobra, idziemy dalej. O, proszę, jaki ładny znak, koniec miejscowości, koniec terenu zabudowanego. No niby nic, a zaczyna padać mocniej. O, jesteśmy przy głównej drodze. I co robimy? To chyba trzeba zakończyć, bo muszę schować telefon, nie mam się jak nawigować.